Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie taki mini wywiad z Pandą, ponieważ bił po raz kolejny 1000 puszek na pewnej postaci. Za chwileczkę się dowiecie, jaka to była postać, ile czasu zajęło mu wbijanie 1000 pucharków, które zajął miejsce aktualnie w Polsce oraz na świecie, jakiego star powera używał i jaki w trybie odgrywały się mecze. Ale na samym początku, moi drodzy, strzelcie wszyscy łapeczkę w górę, ponieważ Panda przygotował dla was pewną niespodziankę. Za chwileczkę wam o niej opowie. No i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz Pandy, do którego link znajdziecie w opisie, żeby być na bieżąco z naszą twórczością. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda i zobaczcie, co ten wariat zrobił. Wbił 1004 puszki na max. Na samym początku gratulacje, szacuneczek. Po pierwsze, jak długo ci to zajęło? Po drugie, na jakim trybie wbijałeś max? Po trzecie, jaki star power używałeś? A po czwarte, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Panda z pewnością na nie odpowie. To zaczynaj od samego początku. Jak długo ci to zajęło? Zajęło mi to około 8 godzin, ale wbijam to w 2 dni, nie w jednym. Mm-hmm. Wbijane było na trybie takedown, a używałem drugiego star powera, czyli jak się ruszam, to szybciej przeładowuję. Aha, w ten sposób. Okej, okay, na trybie takedown, czyli takedown to jest tryb ten, gdzie musisz najwięcej obrażeń zadać robotowi, tak? Tak, dokładnie. Tam gdzie 10 osób gra i kto więcej da obrażeń, ten wygrywa. I co, naprawdę ten tryb się spisuje, żeby wbić na nim 1000 puszek? No było dosyć ciężko, bo takie postacie jak Colt są wiadomo lepsze od Max, bo mają trochę dłuższy zasięg, mimo tego, że Max ma no, trochę więcej życia, no ale jakoś mi się tam udało to wbić. Rozumiem. Powiedz mi, w trybie solowym dałbyś radę wbić na 1000, czy raczej nie? Myślę, że byłoby bardzo ciężko. Teraz też gram mniej, mniej gram solo, ponieważ skupiam się, aby wbić 10 tysięcy winów na trójkach. Aha, rozumiem. Czyli teraz sobie katujecie trójeczki. Dobra, kolejne pytanie. Jaka jest kolejna postać, którą chcesz wbić na 1000 puszek? No właśnie, myślę, że to widzowie mogą tutaj zdecydować, więc jak zostawicie 25 tysięcy łapek w górę pod tym materiałem, to wybierzemy najbardziej lajkowany komentarz, a Panda go wbije na 1000 puszek. Co wy na to? Mi się wydaje, że to jest super deal. Zgadzasz się, Panda? Dokładnie tak, tylko nie możecie wybierać Mortisa, bo Mortisa mi się bardzo trudno gra i wiem, że na 1000 nie dałbym rady go wbić. Okej, to na samym początku zostawcie łapeczkę w górę, tak jak Panda pokazuje właśnie w lobby maxem. No ja jestem mega ciekawy, na jaką postać wypadnie. Dobrze, moi drodzy, to teraz sobie obejrzyjmy mecz, jak Panda wbija 1000 puszek. Okej, moi drodzy, zaczynamy oglądać powtóreczkę. I powiedz mi, jaka najlepsza taktyka była na ten tryb, żeby właśnie wbić 1000 puszek? To taktyka była taka, żeby od razu po prostu lecieć w bota. Żeby na samym początku jak najszybciej go obić, zanim dostanie tą tarczę, tak? I najgorsze było to, bo na tej mapce były dwa spawny na samym dole mapie, a boss w 99 praktycznie grach leciał po prostu do góry zamiast do dołu. Aha. Więc jak mnie respiło na dole, to czasami dostawałem minus 10, no i ciężko było. Ale że później podgonić, gierce, no rozumiem. No ale akurat w tej gierce mnie fajnie zrespiło tutaj zaraz obok bossa, więc no... Miałeś szansę praktycznie... właśnie go szybko obić. Tak. A zbierałeś cuby? Czy, bo widzę tutaj raczej tak, ludzie nie zbierają tych cubów, też ze sobą jakoś tak mniej walczą, jak na niższych puszkach, tak mi się wydaje. Każdy się skupia bardziej na targecie bota. O, ładnie ta Jessie obiła, ale ona ma tarczę i tak. Ale właśnie tutaj każdy się skupia, żeby jak najszybciej dojść, ale też czasami są takie osoby, co po prostu zamiast obijać bota, to pójdą koło ciebie i cię na przykład zabiją. Ten El Primo w tym oto momencie. No, dokładnie. Ale... No, nic mi to praktycznie nie zrobiło, bo miałem dosyć dużą przewagę przez to, że na początku sporo robiłem. Więc teraz boss ma tarczę jeszcze 15 sekund. I z tego, co nam wiadomo, wraz z nową aktualizacją, która zostanie jakoś wprowadzona, albo została już wprowadzona, bo nagrywam oczywiście ten materiał teraz w niedzielę, ma zostać ten tryb wycofany, tak? Dokładnie. I już nie będzie tego trybu właśnie z bossem, więc no... Jeżeli się spóźniliście w zbicie maxa na 1000, no to później będzie ciężko. Jaki kolejny tryb proponujesz, żeby ewentualnie móc wbić 1000 puszek na max? Na max, no to Brawl Balla.
Brobola. Z aktualnych trybów. Chyba, że ten nowy tryb, co będzie, zależy jak on tutaj będzie działał, bo jeszcze tak na razie jak to nagrywamy nie wiadomo. Tak, może coś już niedługo się dowiemy. To co Panda, jeszcze raz ci gratuluję. Kurczę, 1004 puszki. Może zagrajmy teraz mecz, nie wiem czy chcesz grać Max, chyba raczej nie, ale jakie w ogóle mamy mapę dzisiaj na duo? Punkt widzenia, może zmień postać, bo szkoda faktycznie tych puszek. Ja wezmę sobie Sandy. Sandy jest też bardzo spoko brawler. Dobrze. Wiesz czego o mały włos byśmy zapomnieli? Sprawdzić, który jesteś na świecie. Z pewnością wszyscy na to czekali. Ja już prędzej sprawdzałem, dlatego o tym zapomniałem. Panda aktualnie, globalnie, już ci mówię, w zadymiarzach Max Panda jest aktualnie 7. Przed tobą jest Sems, który ma tyle samo puszek, ale po prostu według chyba alfabetu cię klasyfikują niżej. I jeden gościu, jakieś chińskie domki ma w niku, o jedną puszkę więcej ma niż ty. Jak to wbiłem, to byłem 5 i ten Sems był 4, więc praktycznie wyrównałem swój rekord ze Spike'em, bo jak oglądaliście film ze Spike'em, to jak wbiłem na 1000, to byłem właśnie również 4 na świecie wtedy. Jasne, dobra, teraz sprawdźmy lokalnie.pl. No i Panda, o kurcze, 1004 puszki, pierwszy w Polsce, za nim jest Azael Gamer, 804 puszki. Wow, ale nie jesteś pierwszą osobą, która wbiła 1000 na max w Polsce? Nie. Aha, inni już po prostu wbili, więc też gratulujemy. Tak. To co Panda, lecimy jakąś gierką. Oczywiście moi drodzy, link do kanału Pandy macie w opisie, zasubskrybujcie, Panda dobija 100 tysięcy niedługo, więc jeżeli chcecie pooglądać sobie właśnie jak się gra na wysokich pucharkach, no to zapraszam serdecznie, link w opisie, a my teraz się skupmy na gierce. Mówisz, że Sandy i B na tą mapę, kozak duo? No, sztos totalny. Dobra, to ja ci tutaj skrzynkę rozwalę z daleka, okej. Okay. Udało ci się kiedyś, właśnie miałem cię zapytać, czy udało ci się kiedyś zabić 9 osób na mapie w trybie solo? Udało mi się. Tak? Tak. Ja zabiłem ostatnio B8, jeżeli nie widzieliście tego materiału, no to macie przypiętego go tutaj gdzieś w karcie, możecie obejrzeć. Bardzo fajny odcineczek wyszedł. I powiem ci, że chciałbym coś takiego dokonać, żeby po prostu pokonać wszystkich. O kurcze. Ja zaskoczyła cię. No, znaczy zrespiła się, wiesz. Ja zabiłem Coltem na moim drugim koncie. Ale porobiona, ładnie. Dawno. Nie! Sekunda na końcu! No nie wierzę. Okej, moi drodzy, troszeczkę się zagadaliśmy. I no, porażka, no. Ale teraz już naprawimy swój błąd. No, teraz musi być już win. Tak jest. Dobra. Zobaczmy może u góry, czy tam jakieś skrzyneczki są. Jest jedna. I druga. Nawet nie wiem, jakie duo wybrać na tą mapę. Mi się wydaje, że faktycznie może to być nawet ciekawe, bo jak ja wezmę B soczek, no to wiecie, będę tu mocno hitował. No, jeszcze trochę cubów. Sok jest za nami. Tak, wiem. Wziąłem go. Nie wiem, gdzie jest ta Piper. Ale nie, o, kruk! Ajajajaj, bomba! Nie, gin! Co jest? Halo, zwolnienie. Też mam sok. Padnę. Nie, trucizna, padnę. Padłem. No nie wierzę. To jest najgorsze, że kruk na B jest najlepszą kontrą w tym momencie, bo on zatruwa. Jak masz nawet te 1 HP i gdzieś będziesz uciekał, to i tak cię dobije trucizna. To jest dziwne. Ile masz w ogóle na Sandy puszek? Nie. Jestem. Rozpisz się. Dawaj go. Okej. Okay. Trafiłem. Nice. Piękny strzał. Już myślałem, że tego nie zmieszczę, ale udało się na szczęście. Czekam na ciebie, wariacie, ale jest... Ciężka gierka! Kurczę, nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak ciężko! Nie trafiłem nic tutaj? Przecież tam są dwie postaci. O kurde, 9 ma. No, ma. Lepiej na tego Crowa i Piperkę się skupić. Dobra, on zwolniony. Nie wiem, czy trafisz, on mnie zatruł po 160. Nie, ale możemy przejść, patrz. Przeszedłem sobie w tą stronę. On będzie podjeżdżał? Kurde, ma. Będzie miał zaraz ulta, nie? To będzie problematyczne mega. Bomba. Czekaj, może ten, może nas ten odpuści. O kurde. Nie, leżę. Leżę. O, ma ulta, więc uważaj, Panda. Będzie zadymka. 9 kruk, co tutaj się dzieje, nie? Dawaj, 6, 5. Odpuścił nas, tak, kruk. Poszedł tam. Patrz, co się stało, czy on nie widział się, czy o co chodzi? Nie, chyba
chciał na Daryla pójść. Chyba tak, dobra. My się tu sfokusujmy może. Zmieszczę tą bombę. Okej. Mamy ją. Piperka leży? My to ugramy. My to... Zwalniam! Zostawcie apeczkę, ja nie spodziewałem się, że my to ugramy, stary. Przecież ten kruk popełnił największy błąd, jaki mógł popełnić w tej gierce. Ładnie. To co? Play again. Dokładnie. Okej, okay, lecimy! Nie śpimy, moi drodzy. Dobra, bierz tą. Ładnie. Tą wezmę. I na dole jeszcze jest jedna. A, wiesz jaki jest problem w tym duo? Że nie mamy nic, co rozwala ściany. To prawda. O! O, czekaj, ja bym poczekał na nich. I teraz... I daj nam Mike. Aj... Nie wiem, czy teraz przypadkiem nie padniesz. Nie, zabiłem. Dobra, kot. Kocur, kocur. Straszny. Okej, okay, ja biorę jeszcze cuba. Mamy pięć już, także spoczynę. Ja go zamknąłem. Jak możesz podejść, to... Idę. Idę za strzałeczką, tak. Za niebieską strzałeczką idę. Już celuję, ewentualny strzał poleci. Okay, na ślepo. Nie trafiłem. Odporny był, trafiłem go, ale nie dostał. Nie wiem, czy dostał. Nie dostał. Faga, dostanie. Bomba. Crow dostał. Dobra. Nie siedzi, Mike bombą. Siedzi. Tam już leży. Dobra, bi, uważaj. Okej, okay, dzięki. Schowaj się na chwilkę. Uleczmy się, na spokojnie. Ona jest ja do... Ja full HP. A, to jazda z nią. Jazda, byku. Ach, leży. I tak bym ją trafił. Jakby co? Okej, okay, Karl z czteroma chyba. Ty masz soczek, mi się respi soczek. Wiesz co, nie będę szarżował, poczekajmy. Nie ma sensu, bo i tak nikogo nie dogonimy. O, Barley, ja bym... Kurczę, trafił, nie trafiłem. Ja no wezmę. Weź sobie, weź, no. No, wychyl Barley. Au. Au. Patrz, prawie. Dobra, tu pszczółka ją zabije. Nie ma tego Barleya już. Karl na soku! Karl, no. Widzę. Nie, nic mi nie zrobi. On musi troszeczkę jeszcze pograć w tą gierkę, że coś mi zrobi, wiesz? Także nie ma lekko. Nice. Ale strzał piękny wszedł na miękko, ja ją spowalniam od razu, byku. Leży, zamiatana. Wjeżdżam, patrz. Na ostro w niego. Dawaj z dwóch stron. Nice. Jeszcze specjalnie poczekałem, żeby dwa razy mnie uderzył. Piękna gierka, zostawcie łapeczkę koniecznie. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić oczywiście łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem. Wbijajcie też na kanał Pandy, do którego link znajdziecie w opisie. I dajcie też znać w komentarzu, jaką powinien Panda wbić kolejną postać na 1000 puszek. Ja już dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.